Cześć, oficjalnie w ogóle. Słuchajcie, napisałam sobie to, co chciałabym powiedzieć, ponieważ ja mówię bardzo chaotycznie i często się po prostu gubię i chcę za dużo powiedzieć rzeczy naraz, więc wszystko sobie poukładam, napisałam i chciałabym wam to przeczytać. Nie odnosiłam się do sytuacji z reklamowaniem skamu dość długi czas, dlatego teraz chciałam was po prostu szczerze przeprosić za całą sytuację. Teraz będę się wspierać tym, co sobie napisałam. Sytuacja ma miejsce rok temu i od tego czasu nie podjęłam się żadnej podobnej współpracy. To była pierwsza i ostatnia taka sytuacja. Reklamowałam to nieświadomie, ale wciąż to zrobiłam. Odnieść do tego chciałam się po pierwszym filmie, gdy jeden z kanałów komentarzy uświadomił mnie w moim błędzie. Jednak nie zrobiłam tego, ponieważ agencja naciskała, żeby przemilczeć całą sprawę. Rozmowy zapewniano mnie, że temat zostanie rozwiązany. Jednak nie został. Chciałabym się zatrzymać i powiedzieć, że źle mi z tym po prostu, że nie postąpiłam tak, jak czułam. Mam nawet screeny wiadomości z tego dnia. Nie wiem, czy mogę ich udostępnić, bo ja się po prostu najzwyczajniej w świecie boję. Mówić o takich rzeczach, pokazywać takie rzeczy, nie wiem, jakie to będzie niosło ze sobą konsekwencje. Nie wiem, czy o tej agencji też powinnam powiedzieć, ale po prostu już mam dość. Bo nie zrobiłam tego, co czułam, tylko posłuchałam się po prostu kogoś innego. I to był mój błąd, którego już też nie popełnię i się nauczyłam. Nie wiem dalej, czy to, co teraz zrobiłam, jest dobre, ponieważ jak sobie o tym myślałam, to wydawało mi się, że każde wyjście jest złe. Przeprosiny po tak długim czasie mogą się wydawać wam nieszczere. I to mi najbardziej przeszkadzało po prostu, że zrobiłam to za późno. Ale jest mi lżej, że jakby już wam powiedziałam wszystko, jak to u mnie wyglądało. No a wiadomo, jakbym milczała dalej, to by było jeszcze dalej i tak naprawdę cały czas ta sytuacja by krążyła wokół mnie. Także na sam koniec podsumowując, chciałam was bardzo jeszcze raz przeprosić za całą sytuację. Nigdy ona się nie powtórzyła od tamtego czasu i nigdy się już nie powtórzy. Także super, cieszę się, że to powiedziałam.